dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy sobie odblokować nowego Huge Chef Cata, bo tego peta da się zdobyć. Ja myślałem, że go się nie da zdobyć i to będzie dopiero przy najbliższym update'cie, ale zobaczcie tutaj. Wpisujemy sobie Huge Chef Cat i da się normalnie tego peta zdobyć. Zobaczcie, są już 54 sztuki, a więc dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby go zdobyć, no ale żeby to zrobić, musimy się przenieść do innej gry. I jesteśmy właśnie w gierce, w której możemy dostać Huge Peta, grając w tą gierkę. Tutaj w rogu, jak widzicie, mamy, że musimy 100 tysięcy klientów obsłużyć i oglądałem kilka poradników do tej gierki, do takich porozów tej gierki i pokażę wam dwa ułożenia restauracji, które według nich są najlepsze do farmienia właśnie klientów. Pierwsze, co musimy zrobić w tej gierce, to musimy sobie wejść tutaj, wyczyścić piętro, no i czyścimy tutaj wszystko, bo musimy to wszystko przebudować. No i kolejna rzecz, no to wiadomo, ja sobie troszeczkę gierkę ułatwię, ale pokażę wam sposób, jak bez Game Passów to zrobić oczywiście też. Musimy sobie wejść w boosty, no i kupić oczywiście Game Passy. I takimi ważnymi Game Passami jest tutaj VIP. Nie wiem, co to dokładnie daje, ale ludzie mówili, żeby to kupić, a więc to kupię. Drugim jest tutaj Auto Collect. Też podobno jest dobra, więc też go sobie kupię. Tutaj też większa restauracja, no to też jest ważne, bo będziecie mieć po prostu większą restaurację. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze zagram w tą gierkę, no ale kupmy sobie to wszystko. No i tutaj Rich Customers też jest ważne, bo wtedy bogatsi klienci do was po prostu przychodzą. Tutaj wszystkie te bundle i tak dalej są bezwartościowe, podobno, jak troszeczkę pogracie w gierkę. I tutaj też jest Auto Seat. To chyba też jest ważne, bo wtedy jakby klienci sami siadają po prostu, a więc to też sobie oczywiście kupmy. No i podobno tylko te Game Passy opłaca się kupić. Cała reszta jest bezwartościowa i szkoda na nie wydawać Robuxów. Dobra, i żeby to długo nie trwało, bo chcę wam pokazać na początku jeden taki layout dla początkujących graczy, później taki mega mocny, to kupmy sobie też siano. Bo jakby wiecie, tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, sobie grać na ludzi w tą gierkę, tylko żeby po prostu już peta z niej zdobyć. I tutaj kupmy sobie właśnie za 60 tysięcy tutaj to siano, no jakby no to nie jest opłacalne, ale na początku nam się to przyda. Dobra, i teraz potrzebujemy 8 stołów, tutaj ten Tiki Table, potrzebujemy po prostu 8 sztuk. Oprócz tego potrzebujemy 16 krzeseł, które tutaj widzicie. No i to ustawiać już wam mówię w jaki sposób. Tutaj jedną kratkę jakby od tego sobie dajecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tutaj dwie kratki od tego. No i tak samo cztery. No i tutaj wszędzie musicie oczywiście dać krzesła. Chociaż za mało tych krzeseł dałem. Potrzebujemy chyba 32. No, 32 potrzebujemy. Tak jak mówię, to jest taki początkowy layout. Jakby ja nie zmarnuję tych itemków, bo później będę musiał po prostu je podnieść i odzyskamy. Ale jeszcze potrzebujemy znowu 16. Dobra, mamy tutaj wszystko ustawione, teraz potrzebujemy kuchenki. A nie, dobra, teraz potrzebujemy tych zmywarek. I teraz musimy kupić to w taki sposób. Kupujemy 3 tutaj te zmywarki, do tego kupujemy chyba 4 jakby tutaj te tanie zlewy i ustawiamy je tutaj w taki sposób. Tylko musimy zobaczyć, żeby były dobrze ustawione. Muszą być tak ustawione. Jeden tutaj, drugi po drugiej stronie tutaj, trzeci tutaj. No i tutaj zostaje takie wolne miejsce dla pracowników. No i teraz te tanie zlewy, cyk, tutaj jeden, drugi tutaj, trzeci tutaj i czwarty tutaj. Dalej ustawiacie sobie tutaj jakby to miejsce, gdzie, nie wiem, zlecenia są przyjmowane, zamówienia bardziej. I teraz potrzebujemy 4 kuchenki. Raz, dwa, trzy. Dobra, i mamy 4 kuchenki i ustawiacie w taki sposób. Jedna tutaj, druga tutaj, trzecia tutaj i czwarta tutaj. I teraz rzecz najważniejsza. Wszystko musicie tu wypełnić dekoracjami, bo wtedy pracownicy nie będą tutaj chodzić w koło i, no, tracić czasu. Tylko w sumie tych pracowników te może sobie kupię najpierw, żeby już pracowali i nam siano zarabiali. A my w tym czasie kupujemy kaktusy, żeby wszystko zapełnić. Dobra, mamy 64 kaktusy i musicie każde tutaj miejsce zapełnić tymi kaktusami. No i finalnie, jeżeli chcecie na starcie bardzo szybko kasę wyfarmić, to wasza restauracja powinna wyglądać w taki sposób. I zobaczcie właśnie, jak chodzą ci tutaj goście. Nie chodzą już naokoło, tylko chodzą od stolika od razu tutaj do zmywarki. Cyk i od razu do zmywarki idzie. No jak na razie mamy 52 klientów, a więc niedużo, ale to jest początkowy setup. Zaraz wam pokażę lepszy. Dobra, ale teraz musimy to wszystko wyczyścić. Jakby nic się nie zmarnuje, bo tych wszystkich kaktusów użyjemy ponownie na drugim piętrze. Czyścimy sobie tutaj piętro, no i wynocha z mojej restauracji. Przebudowywujemy ją. I do drugiego sposobu musiałem trochę pograć. Mamy 8 level, trochę siana, trochę wszystkiego. Zaraz wam to wszystko pokażę, bo nie chciałem wam gadać głupot. Chciałem sobie przetestować to na początku i z tego, co dużo ludzi też pisało, na początku lepiej na jednym piętrze wszystko robić, a więc tak zróbmy właśnie. No i trzeba po prostu ustawić stoły w taki sposób. No ja mam dużą restaurację, bo kupiłem sobie ten Game Pass, a więc ustawiamy to tutaj. Wszystko oczywiście. I też mam już 1800 klientów, a więc mamy prawie 200 do oczywiście Huge Peta. No i teraz tutaj te stoły.
krzesło też stawiamy. Taki właśnie sposób. No i teraz teoretycznie moglibyśmy użyć na przykład takich krzeseł, bo sobie kupiłem takich trochę, ale zauważyłem, że one mają dokładnie tyle samo miejsca, co takie zwykłe krzesła, więc wydaje mi się, że takie zwykłe krzesła lepiej kupywać. Ale w sumie, żeby było ładnie, to ja chyba sobie kupię takie lepsze. Kupię sobie w sumie takie, żeby ładniej to wyglądało. Potrzebujemy chyba jakoś ponad 100. Dobra, na razie 100 ogarnimy, no i trzeba to wszystko tak postawić tutaj. W taki sposób będzie trzeba wszędzie postawić, ale żeby już tutaj ci pracownicy obsługiwali tych klientów, musimy też tutaj postawić jakby w taki sposób te stoły i pomiędzy tymi stołami w tym miejscu kuchenki. Ja sobie kupiłem takie 3 dobre kuchenki. Postawiamy tutaj te 3 kuchenki, no i tutaj postawmy sobie kilka tych, jakby ci pracownicy mają noclipa, więc spokojnie będą mogli korzystać z tych wszystkich kuchenek. Tutaj cyk, cyk, cyk. A po drugiej stronie stawiamy zmywarki. No i tyle kuchenek i tyle zmywarek powinno wam spokojnie styknąć. I tutaj jeszcze stawiamy sobie, jakby myślę, że 4 takie wystarczą do jakby przyjmowania zleceń. Dobra, i teraz mogą ci pracownicy już sobie działać, a my możemy dalej rozbudowywać naszą restaurację. Jeszcze za chwilę będziemy musieli tutaj na przykład takie gumy balonowe postawić, bo one dają nam dodatkowe siano. W sumie od razu je postawmy tutaj. I tutaj jeszcze takie słoiki w sumie tutaj postawmy na jakby donate takie, na piwki w sumie bardziej, o tak to trzeba powiedzieć. I za ten czas już tutaj weźmy się za rozbudowanie drugiej części. Dobra, i robimy to w taki sposób, żeby nie było żadnego wolnego miejsca, żeby wszystko było pozajmowane. Dobra, i wszystko ładnie tutaj porozstawiane, jeszcze tutaj musimy krzesło dać. Taki właśnie sposób. Trochę mi w sumie zabrakło tych krzeseł. Dobra, i wszystko ładnie mamy zapełnione. Teraz jeszcze jedną rzecz musimy dać, którą kupię sobie za 600 robuxów, ale ona podobno bardzo dużo daje, a mianowicie takie złote sztućce, bo jak postawimy to, to klienci będą brać te sztućce, no i wtedy będą dużo szybciej jeść. Dobra, i teraz jedyne co mi zostaje, to wbijać level, bo potrzebujemy duży level, bo jak będziemy mieć duży level, to będziemy lepszych pracowników mogli sobie ogarnąć. O, możemy teraz kupić już tutaj jednego, to kupujemy go od razu, bo potrzebujemy dużo pracowników. I też testowałem boosty i na przykład tutaj ten rush hours jest powalony, restauracja tak się zapełnia, że nie wiadomo za co się zabrać, ale na razie go nie będziemy kupować, może w sumie później sobie go kupimy, zobaczymy jak to będzie działać. Tutaj musimy sobie podbierać zamówienia od nich wszystkich. Jeszcze w sumie przydałoby się coś dokupić. Może tych bubblegumów więcej dokupimy, bo tu jest jeszcze miejsce, tu jeszcze spokojnie coś można wrzucić. I też na pewno na drugim piętrze będę jakby inne rzeczy wrzucał, bo sobie odblokowałem drugie piętro i tutaj w ogóle można jakby, no nie wiem, na przykład mogę tutaj kupić sobie w shopie jakby takie ciastka Mikołaja i wtedy jest większa szansa na to, że przyjdzie Mikołaj, bo jak przyjdzie Mikołaj, to on wtedy wam kasę daje. I tam chyba elfy przychodzą, coś takiego, jakby jakoś tak to działa, no ale tutaj musimy wszystko podbierać od tych tutaj ludzi. Oj, właśnie teraz przyszedł ten Mikołaj, tutaj zobaczcie, i on prezenty takie zostawia, tutaj siano normalnie jest i to całkiem sporo. Dobra, teraz mamy na 3 dodatkowe te bubblegumy, w sumie to już 4. Dobra, dokupmy te 4 bubblegumy, bo podobno to jest na początku najbardziej opłacalne. Tutaj dokładnie to działa tak, że po prostu no klienci mogą kupić chyba tą gumę i jakieś siano dostajecie z tego fajne. Tutaj postawmy 4, tylko kurczę, tu nie mogę. Ajajaj, tu mogę, ale tu już widzicie 2 nie mogę. Chyba, że bokiem jakoś. O, tak bokiem da się, ale tego tu się nie da. Chyba, że gdzieś po drugiej stronie się da. Tu po drugiej stronie się da, ale tutaj wolałbym sobie postawić coś innego. Na przykład takie sztućce normalne, bo też są takie srebrne, jakby takie tacki. Tutaj za 200 koła i one też podobno mega dużo dają. Powiem wam, że trochę pograłem i wywaliło mi internet. Trochę tych klientów mi uciekło, jak możecie zauważyć, a więc to jest idealna okazja, żeby pokazać wam, jak działa ten rush hour, bo to naprawdę daje dużo. Przynajmniej dało mi, jak wcześniej tego użyłem. Zobaczymy, czy teraz mi to też tyle da. Czy ci klienci będą się tu pojawiać jakby masowo? No, zobaczcie, ile ich nagle tutaj przychodzi. No, cały czas się pojawia. Patrzcie, no jeden za drugim się respią. Co jest? Zaraz wszystko mi tutaj pozajmują. No, ale no właśnie tyle to daje. Tyle właśnie daje ten rush hour. I dosłownie mamy po chwili pełną restaurację. Dobra, trzeba poprzyjmować te wszystkie zamówienia teraz. Dobra, w sumie mam pewien pomysł. Zobaczymy, ile w 10 minut uda mi się teraz obsłużyć klientów. Mamy 2870. Dobra, 2880, odpalam stoper na 10 minut i zobaczymy, ile będziemy mieć po 10 minutach. Dobra, i po jakichś 10 minutach mamy 3427 klientów, czyli w ciągu 10 minut udało nam się jakieś 600 klientów obsłużyć, coś takiego? Już nie pamiętam w sumie, ile wtedy miałem. Jakoś 2850 było. No to przy założeniu, że 600 klientów na 10 minut obsłużymy, to na godzinę mamy 3600 klientów, czyli w ciągu całej nocy jest 36 tysięcy klientów, czyli musimy to poprawić. Musimy to poprawić, musimy więcej jakby rzeczy kupić. Na przykład wiem, że play button, jak kupicie sobie tutaj w shopie, gdzie ten play button jest? Tutaj. No to wtedy to zwiększa szansę, że przyjdzie do was youtuber. A jak przyjdzie youtuber, to on chyba płaci 20
25 razy więcej i do tego jeszcze więcej ludzi jakby ściąga do siebie, a więc wtedy byśmy zarabiali więcej. No na pewno teraz musimy pozbierać na te jakby tutaj właśnie takie dodatki, żeby jakiś tam Mikołaj przychodził, youtuber i tak dalej, a więc teraz zbieramy na to. Powiem wam, że mega mocno się wkręciłem w tą gierkę. Kto by pomyślał, że w Głupi Tycoon będzie grać 200 tysięcy ludzi, bo w tym momencie w tą gierkę gra 200 tysięcy ludzi. Nie wiem, Preston to jest geniuszem marketingu. Dał Huge Peta w Pet Simulatorze i wszyscy teraz grają w jakiś Tycoon, żeby wyfarmić na tego Huge Peta. Dobra, ale teraz farmimy trochę więcej siana, żeby właśnie jakieś takie dodatki kupić, bo jakby tutaj na razie mamy zmywarki dobre, kuchenki też są dobre, sobie radzą z tymi kuchenkami, więc jakiś dodatek przydałby się kupić, żeby właśnie, nie wiem, lepsi klienci się pojawiali. Dobra, i udało się uzbierać na ten przycisk i kupmy sobie właśnie ten przycisk, bo to podnosi nam szansę, że właśnie przyjdzie ten youtuber, tylko to musimy dać na drugim piętrze, bo na pierwszym nie ma miejsca. Tutaj mamy tylko taką złotą statuetkę, którą za VIP-a dostałem. Nie wiem, czy ona coś daje, czy nie daje. Oj, teraz level wbiliśmy. Możemy teraz babeczki serwować i czekoladę. Dobra, ale tutaj właśnie postawmy ten przycisk. Niech sobie tutaj stoi jeden, na razie tylko na jeden nas stać. Grindujemy dalej. Jeszcze w sumie zobaczmy, czy my nie możemy kucharzy ulepszyć. Nie, tu dopiero na 13 levelu i tutaj tak samo. I w ogóle teraz też alien mi się tutaj pojawił, jak widzicie, i mamy też 90 koła, a więc można by było to w coś zainwestować. Jakby na razie kuchenki, zmywarki są całkiem niezłe, a więc kupiłbym jeszcze tutaj ten przycisk, bo to zwiększa nam szansę na lifeguarda. Jeszcze nawet nie wiem, co ten lifeguard daje, ale na pewno jest to jakiś mega dobry klient i tutaj właśnie sobie postawmy. Muszę zobaczyć na jakiejś stronie Big Games czy coś takiego, co te postacie dają, co daje celebryta, co daje youtuber, co daje lifeguard. No Mikołaj, wiem, że po prostu więcej siana tam nam daje, respi nam siano. I powiem wam, że sprawdzam sobie jakby restauracje innych gości. Zobaczcie na przykład tutaj tego typa. Nie wiem, jak on to zrobił, ale no to jest mocne. To wydaje się dosyć mocne. W ogóle jakieś takie lagi mam, nie wiem, ta gra mega laguje. Mam nadzieję, że to poprawią w kolejnych update'ach. Ale zobaczcie, jak on to zrobił tutaj. Jak postawił coś takiego. Bo tutaj widzicie, klienci mogą tylko w tym miejscu się respić. I zobaczcie, jak na przykład drugie piętro u niego wygląda. Tutaj ma po prostu postakowane, tak? 4 kuchenki, no i tutaj ma 6 zmywarek. No i też takie rzeczy ma tutaj postawione, że jakby kucharze tylko w tych dwóch miejscach mogą być. I na pierwszym piętrze u niego tak to wygląda. Bo w ogóle level nam się wbił. Jakby nie wiem, czy te drzewka coś dają, czy nie dają, ale może sobie postawię te drzewka. Trzeba przebudować naszą restaurację, bo chciałbym na noc zostawić jakiś taki dobry setup. Dobra, i powiem wam, że skopiowałem tego gościa. Trochę kasy zarobiliśmy, jak już widzicie, prawie 200 koła. No i klientów mamy już 12 tysięcy, więc też całkiem nieźle. Sorry za te lagi, no ale no to ta gra jest tak zlagowana, nie mój komputer. Tutaj powinny być mniejsze lagi. I teraz kupiłbym właśnie sobie za te 200 koła na przykład te play button. Kupmy sobie 2 takie, na trzeci nas niestety nie stać. No i po prostu dajmy je tutaj, bo one się oczywiście stakują. No i dobra, i teraz zostawiam to na całą noc. Zobaczymy, ile przez noc uda nam się wyfarmić tego wszystkiego. I jeszcze w sumie nie pokazałem wam, jak to wygląda. No tutaj to wygląda w taki sposób. Dokładnie zrobiłem to tak jak ten gościu, tylko trochę z innymi jakby tutaj tymi rzeczami. Bo jakby no, te, które on użył, są dużo droższe. Na trzecim piętrze wygląda to dokładnie w taki sam sposób i ogólnie mam 5 pięter. No i na dwóch pozostałych też wygląda to w taki sam sposób, jak tutaj tu Mikołaj prezent mi zostawił. Dobra, ale teraz niech już to się farmi całą noc. No i trochę czasu minęło i po całej nocy mamy 31 721 klientów, więc chyba całkiem git. Mamy teraz 2 miliony. Trochę też poupgrade'owałem sobie jakby tutaj tych pracowników. Już mam 44 level, a więc chyba wysoki. Maksymalny chyba jest 50. Możemy jeszcze trochę tutaj zaupgrade'ować tego gostka. I zainwestowałbym w ogóle też jakby w najlepsze te zmywarki i kuchenki. Kupmy 4 takie kuchenki, albo w sumie kuchenek kupmy 5, no i za resztę kupmy tutaj te do zmywania. No i teraz to w sumie możemy sobie wymienić. No i w taki sposób sobie to tutaj wygląda, te 5 kuchenek i na tych kuchenkach to się praktycznie instant robi. I jeszcze tutaj 4 sobie te wymieńmy. No oczywiście takie. Dobra, no i na razie nasza restauracja wygląda w taki sposób. W tym filmie nie uda nam się dobić do 100 tysięcy, ale wiesz, że w kolejnym się uda. No i oczywiście sobie sprawdźcie film z mojego drugiego kanału i do następnego.